W tej lekcji zapoznamy się z najwcześniej opisanym debiutem, jeśli chodzi o Europę, o tak zwaną partię włoską. Partia włoska należy do debiutów otwartych, rozpoczyna się ruchem e4, czarne odpowiadają e5, skoczek f3, skoczek c6, goniec c4, goniec c5. Teraz białe przygotowują atak na centrum, wspierają się pionkiem na c3, czarne odpowiadają skoczkiem na f6 i białe atakują pionem d4. Oczywiście czarne biją piona na d4, białe odbijają pionkiem na d4, goniec musi odejść. Jeżeli odchodzi do tyłu, wtedy czarne tracą inicjatywę, białe spychają czarne na boki, można na e4, można na g4, spychamy następnie skoczka znowu na bandę. Za chwileczkę możemy to zrobić z drugim skoczkiem, skoczek z c6 musi teraz odejść na przykład na pole b4 i pionkiem spychamy z powrotem skoczka. Oczywiście w tym momencie białe przejęły inicjatywę, są rozwinięte. Dlatego goniec powinien atakować na b4, szach. Białe mogą odpowiedzieć oczywiście gońcem na d2 i wtedy partia dość szybko następuje wyrównanie. Oczywiście nie można być hetmanem, dlatego że wtedy czarne atakują skoczkiem i zdobywają pionka. Dlatego tego gońca należy odbić skoczkiem. I tutaj znowu czarne mają świetne posunięcie. D5 ratujące i wyrównujące posunięcie. W tym wypadku szybko następuje wyrównanie dla czarnych. Jeśli jeszcze wymienimy, znowu pozycja się upraszcza. Wróćmy do tego. Skoczek C3 to jest szansa na skomplikowanie gry. Czarne oczywiście mogą bić pionka na E4 i tutaj wskazana jest roszada. Jeśli zbiją czarne skoczkiem, wtedy odbijamy pionkiem, goniec bije i tutaj jest bardzo ważne posunięcie, hetman na b3 atakując pionek f7. Możemy oddać wieżę, atakujemy na f7. Tu oczywiście król musi odejść, nie może odejść na e7, bo wtedy goniec by zaszachował i oczywiście zginąłby hetman, dlatego trzeba odejść królem na f8, ale my i tak jedziemy gońcem na g5, następuje zasłonięcie się skoczkiem i tutaj wskazany jest ruch skoczek na e5, ale popatrzmy, co by się działo, gdyby zagrać wieżą na e1. W tym momencie co prawda czarne poświęcą hetmana, ale można powiedzieć, że wyrównają grę, dlatego że gra może się toczyć jeszcze różnie. Natomiast zamiast tego posunięcia wieża na e1, wskazane byłoby posunięcie, o którym wspomniałem wcześniej, skoczek e5. To posunięcie, widać, zaraz zobaczymy, tutaj jest atak, groźba mata, hetman przychodzi znowu na pozycję grożącą matem i praktycznie nie ma szans uratowania tej partii, dlatego że straty już są zbyt duże po stronie czarnych. Wróćmy jednak do zasłonięcia się skoczkiem na c3. Jeszcze raz bijemy gońcem, odbijamy pionkiem. Jeśli teraz nastąpi bicie skoczkiem, co jest nieprawidłowym posunięciem, to wtedy jest jednoczesny podwójny atak na króla i na skoczka. Czarne tracą tego skoczka. Jeszcze raz powtarzam, że wskazanym posunięciem byłoby d5. I wracamy jeszcze raz. Czarne biją skoczka na c3. Białe odbijają. I oczywiście tutaj wskazanym posunięciem dla czarnych jest pionkiem na d5. To posunięcie powoduje, że czarne wyrównują partię, atakując jednocześnie gońca i broniąc swojego skoczka. Wracamy do tutaj wskazane właśnie nie bicie pionkiem na c3, a przepędzenie tego, udaremnienie ruchu czarnych koniec d5. Jeżeli wtedy skoczek odejdzie, ratując niby figurę, hetman przechodzi na d4, możemy atakować dalej. Co prawda czarne mogą doprowadzić do wymiany hetmanów, ale pozycja jest na tyle skomplikowana, że białe sobie poradzą. Proszę zobaczyć, wieża na e1, co prawda można się zasłonić się tym skoczkiem, wtedy przechodzimy skoczkiem na g5 i praktycznie tego skoczka zdobywamy, dlatego że on nie jest w stanie nam obronić. Natomiast jeżeli by nastąpiło
ucieczka królem, wtedy wiążemy skoczka i skoczek co prawda drugi może bronić, ale bijąc tego obrońcę, teraz można zbić wieżą, wtedy bijemy gońcem i atakujemy jeszcze wieżą. Widać, że straty nie do odrobienia. Gdyby nastąpiło bicie nie wieżą, natomiast bicie królem, wtedy również wkracza do akcji wieża na E1. Teraz oczywiste jest, że nie można królem na D8, bo grozi mat. W takim razie idziemy królem na F8. Białe szachują na H6. Jedyne posunięcie to król na G8. I teraz bardzo mocne posunięcie. Wieża na E5. Grozi mat na wieżę na G5. Widać to wyraźnie. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie są w stanie zapobiec temu matowi. Natomiast jeżeli po tym ruchu czarne nie spróbują zasłonić się na przykład tym skoczkiem, ratując pole G5 przed ruchem wieżą. Czy można ratować albo tym skoczkiem, albo tym skoczkiem. Zobaczmy, co się stanie jeszcze raz. Jeżeli pojedziemy skoczkiem na E4, ratując pole G5 przed ruchem wieży, wtedy białe jadą skoczkiem na G5. Oczywiście po biciu mamy tą samą sytuację, natomiast jeśli nastąpi na przykład ruch D6, wtedy bijemy skoczka i oczywiście wieża jest nie do wzięcia, dlatego że przy wzięciu wieży skoczek daje na F6 mata, natomiast przy wzięciu skoczka to wieża daje na polu E8 mata. Natomiast gdyby ta zasłona nastąpiła nie tym skoczkiem z D, tylko skoczkiem z F, z linii F, wtedy możemy przejść na przedostatnią linię i proszę zobaczyć, co się wtedy będzie działo. Król jest zamknięty, białe figury są aktywne i możemy niejako przeatakować. Oczywiście nie można było zagrać bicia wieżą. I oczywiście teraz skoczkiem możemy spokojnie wziąć wieżę i straty materialne po stronie czarnych są zbyt duże. Żeby jeszcze pokazać tutaj, jak działa młynek. Proszę zobaczyć, jeżeli zagramy takie posunięcie, teraz będzie przykład takiego szachowego młynka. Nastąpi kompletne wybicie wszystkich bierek stojących na przedostatniej linii. Otóż czarny król ma tylko do wyboru dwa pola, pole G8 i pole F8, natomiast wieża będzie raz biła bierkę, wracała, szachowała, biła kolejną bierkę. Ten motyw warto zapamiętać, dlatego że czasami często można dojść, może nie takiego samego, ale podobnego, analogicznego. W tym przypadku akurat nawet nie był potrzebny ten młynek, dlatego że można zrobić mata, ale chodziło o ideę. Wróćmy jeszcze raz do początku partii włoskiej. Tak wygląda początek partii włoskiej. Skoczek C3 to jest nasz wariant. W tym wypadku bijemy skoczka, przypominam, roszada. I teraz bijemy gońcem. Białe powinny odpowiedzieć nie biciem, tylko powinny odpowiedzieć ruchem na D5. Ale tutaj jest właśnie mocne posunięcie dla czarnych, goniec F6. I to posunięcie dla czarnych jest posunięciem takim ratującym całą sytuację, dlatego że teraz już nie jest łatwo. Białe zdobywają co prawda skoczka na E4, ale proszę zobaczyć, teraz ten goniec musiał być wymieniony. Pół biedy, jeżeli czarne zaatakują tego skoczka, wtedy jeszcze jest szansa, że białe mają cały czas inicjatywę. Proszę zobaczyć. Co prawda tu łatwo zablokować, ale teraz plan jest związany z tym, żeby wymienić wieżę na H8 i wejść hetmanem przez H5 jakoś spróbować zaatakować. Natomiast jeżeli czarne nie zaatakują tego skoczka, tylko zrobią roszadę, no to tutaj sytuacja jest trudniejsza. Co prawda białe święcą dalej i sytuacja jest złożona, natomiast nie jest łatwo na pewno czarnym, znaczy białym wygrać tej partii, dlatego że niby tu grożą maty, ale jeżeli wykona się posunięcie F6, z F7 na F6, niestety tutaj nic nie idzie zrobić.